Witam, chciałbym wam pokazać. Czekaj, tu mnie spieszyłeś. Siema, pokażę wam dzisiaj camping z pierwszego etapu. W sumie to z miejsca startowego pierwszego etapu, bo później pojedziemy na metę do całkiem innej miejscowości. My dzisiaj śpimy na tak zwanym wydzielonym placu namiotowym, czyli mamy ogólnie camping, na którym są place dla kamperów i są też miejsca właśnie dla namiotów. I tak to wygląda, jest fajnie trawka, mamy podłączenie do prądu, to jest tam, gdzie ten pan czyta gazetę, jest taka skrzynka. Trzeba sobie wciągnąć kabelkiem prąd. No dzisiaj to kosztowało 2 euro, niezależnie od zużytych kilowatów. Ale na niektórych miejscach campingowych jest tak, że płaci się za konkretne KW. Ogólnie bardzo mi się tutaj podoba, jeśli chodzi o standard, to jest on dość wysoki. I myślę, że nie... Dlatego w ogóle zdecydowałem się już dzisiaj to nagrać, po pierwsze, bo jestem wypoczęty, a po drugie, że myślę, że może się już nie zdarzyć aż tak fajne miejsce, dlatego warto by było pokazać właśnie to, czyli z tej najlepszej strony. Oto już nasz samochodzik stoi, właśnie Dawid ściąga rowerek, zaraz jeździmy, idziemy pojeździć po mieście. No wy sobie patrzcie, jak to tu z boku wygląda, jak będzie coś ciekawego, to ja będę dopowiadał. Ogólnie no, wszyscy tutaj poprzyjeżdżali kamperami. Dla nas to jest trochę abstrakcja, ale niemniej jednak jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, co mamy i jest ok. Fajny klimacik. Co do recepcji, to mówią w dwóch językach. Ogólnie potrafią się dogadywać nawet rękoma i gestami, no ale taka jest ich praca, że to wszystko jest naprawdę łatwo tutaj załatwić. Co do kosztów, jakby to kogoś interesowało, no to aktualnie, czyli w tym roku 2014, wyszło to za 4 osoby 36 euro i w tej cenie mamy miejsce dla 4 osób, jeden namiot, parking samochodowy strzeżony, w cenie są sanitariaty, dostęp do prądu, tam w tej cenie też te 2 euro było właśnie wliczone. Dokładnie nie wiem, jak się rozkładają konkretne kwoty, czy ile tam było za osobę, ile za ten namiot, ile za auto. Wiem, że pola dla tych karawanów są w tej samej cenie co pola namiotowe, a to już każdy sobie wybiera osobno. Teraz wejdziemy i pokażę wam kuchnię. Wszystko jest opisane, tutaj wkłada się żelony, żeby korzystać z mocnych watów i z kuchenki elektrycznej. Naprawdę, jest wszystko zadbane, tu cały czas chodzi kobieta, to wszystko czyści. Wejdziemy teraz pod męski prysznic, a zarazem WC. Ale nie będę tam ludziom przeszkadzał. Trochę tam się czaiłem, no ale w sumie to jest łazienka publiczna, a ja wchodzę z kamerą, także nie będę tam otwierał jakiś kabin, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ale wcześniej, jak byłem pod prysznicem, to naprawdę warunki są świetne i tam nie ma co narzekać. To jest strefa placy campingowych, tych takich troszkę podwyższonego standardu. Różni się to tylko tym, że są mniejsze odległości między skrzynkami elektrycznymi, a place dla campingów, czyli dla tych karawanów, są trochę większe. No i ogólnie z tego miejsca jest lepszy widok na te górki z boku. No i taka to jest cena za te dodatkowe 3 euro. A dzisiaj im. Jeszcze raz. A dzisiaj Imst i camping Wind. Jest trochę gorzej, ale to wszystko jest spoko. No bo co na takim campingu jest ważne? Tylko na tryski i tyle. Edi, jak zawsze, na wesoło. Dobra, pokażemy, jak to mniej więcej wygląda, jakby ktoś na przykład z dziećmi przyjechał. Ostatnio tego nie było na pierwszym etapie, a tutaj jest. Moment, już widzę. O, taki plac, jakaś tam guma. Nie wiem, jak się nazywają te przyrządy, huśtawki i tego typu sprawy. Tam w oddali widać pralkę.
trzeba monetki wrzucać i się pierze. Gorąca woda, taka, że naprawdę jest gorąca, no to z Junkersa na zewnątrz. Ja tam zaraz podejdę. Moment, idziemy dalej. My znowu jesteśmy podpięci pod pole namiotowe na kampingu. Ale tym razem była taka możliwość, że auto może stać bezpośrednio przy namiocie. Co wczoraj nie było możliwe. No i trzeba było nosić te graty z auta do namiotu. Zaraz wam pokażę to miejsce, gdzie można sobie coś tam uprać. Tutaj jest ciepły kran właśnie, po to, żeby wypłukać sobie coś tam, nalać ciepłą wodę. Tu jest pralka i możliwość mycia naczyń. Idziemy dalej. Ogólnie to miejsce, gdzie jest łazienka, to jest jeden wielki azbest. Z tego tam wszedłem, wymyłem się i wyszedłem. No, wygląda to tak. O, i mój ręcznik zapomniałem wcześniej po kąpaniu. W sumie dobrze, że przyszedłem. No to słuchajcie, jeżeli chodzi o miejscowość Imst, jakbyście chcieli tutaj na kampingową spanie przyjechać, to za naszą czwórkę, namiot, samochód, prąd wyszło 42 euro tym razem. Więc tak wyglądają koszty w wysokim sezonie. No i co, tam jest w oddali bar, można sobie zamówić piwko lane. Tutaj, jak widzicie, można sobie posiedzieć. Ogólnie chillout. Kamping numer 3. Po etapie trzecim. Karta na kozaku. Jak do pałacu przez fosę jeszcze trzeba przyjechać. Jest namiocik nasz. Kurwa, mamy taką antresolę, że całe pole by mogło widać. No. Robimy imprezę na podwórku. Jedziemy do łazienki od razu, może być. Won't you do love?